Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Klemens, naczekaliście się sporo i nie udało się oddać ani jednego skoku. Jak ty to odbierasz? Że jesteś rozczarowany? No, miałem ochotę na skoki dzisiaj. Takie miałem fajne nastawienie. Wszystko fajnie sobie w głowie poustalałem. I szkoda tych zawodów, ale no cóż, no, też nie wolno za bardzo się narażać przy takich warunkach. Rzeczywiście za mocno i jest zbyt niebezpiecznie, no to nie ma sensu. Czy tutaj bardzo to jest męczące, to długie oczekiwanie? No troszkę tak, no nie za przyjemna rzecz, że się oczekuje tak na swoją próbę. Troszkę to tak denerwuje, bo by się chciało skoczyć, a to takie przeciąganie co pół godziny, tu jakieś ten. No nic, jutro też jest dzień, choć pewnie też będzie wiało, no ale liczę na to, że skoki się odbędą. A co byś powiedział, gdyby odbyły się na skoczni tej 90 na normalnej? Ale kiedy, dzisiaj czy jutro? Jutro. Czyli no bez różnicy w sumie, bo nie ma różnicy zbytnio, tylko że jest mniejsza skocznia, ale wolałbym na tej skoczni, bo tutaj ją troszkę poprzebudowali i chciałbym sobie na niej poskakać. No to dzięki i życzę miłego wieczoru. Dzięki. Andrzej, jak tutaj dzisiaj odebrałeś tą decyzję jury? Dobra decyzja? Na pewno no dobra decyzja, no bo wieje, ale szkoda, że znowu nie udało się. Trzeci. Że nie udało się skoczyć, no bo czeka się tak długo na te skoki i w końcu nie udaje się, no to jest trochę rozczarowujące. Miałeś właśnie duże ochotę tutaj w tej drużynówce wystąpić? No jak w każdym konkursie. Ale drużynówka to co innego trochę. No co innego, ale zawsze chce się wystąpić i po to przyjeżdżamy na zawody, żeby skakać. Ewentualnie jutro na skoczni normalnej może być konkurs, czy to taka opcja by ci odpowiadała? Tak, ale na pewno wolałbym skoczyć na większej. Dobra, dziękujemy, miłego wieczoru. Dzięki.